Forum Ekonomiczne często nazywane jest polskim Davos, nie bez przyczyny. To największe tego typu wydarzenie w tej części Europy. To na nim można zobaczyć czołowych polityków, ekonomistów, przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Spotyka się tu ponad 5 tysięcy uczestników, do tego około 500 dziennikarzy plus obsługa, czyli bezpośrednio forum zaangażowanych jest około 8 tysięcy osób. To jest ogromna promocja. Są tu politycy, samorządowcy, biznes, nauka, no i niezwykle istotny trzeci sektor. To, na czym skupi się uwaga uczestników Forum Ekonomicznego w tym roku, mogliśmy usłyszeć w trakcie wczorajszej konferencji prasowej otwierającej to wydarzenie w Karpaczu. Wydawało się, że globalizacja, która przynosi wszystkim korzyści, nie ma granic. Okazało się po roku 20, że granice istnieją, musimy z tego wyciągać wnioski. Po drugie, to jest bezpieczeństwo i wojna na Ukrainie. Opieranie bezpieczeństwa europejskiego, budowa europejskiej architektury bezpieczeństwa przy współpracy z Rosją w oparciu o Rosję poniosła fiasko, zbankrutowała na naszych oczach. Postęp technologiczny to jest ostatnia płaszczyzna, o której warto wspomnieć z jednego powodu. Zachwystujemy się możliwościami, jakie ma sztuczna inteligencja. Mówimy o komputerach, o ich możliwościach obliczeniowych, które spowodują, że przeniesiemy się kompletnie w inny świat. W trakcie tegorocznego forum zaplanowanych zostało aż 540 debat. Forum Ekonomiczne w Karpaczu to bezdyskusyjne, na pewno największe wydarzenie tego typu w Polsce, ale możemy również powiedzieć, że w naszej części Europy nie ma większego wydarzenia o takim charakterze gospodarczo i społecznym. Tak, rzeczywiście ponad 5 tysięcy gości, a to udowadnia, że forum w Karpaczu jest bardzo ważne, a jest doceniane. Dolny Śląsk jest postrzegany jako dynamicznie rozwijający się region i wszyscy chcą tutaj przyjechać, by porozmawiać o przyszłości. Wydarzenie szczególne w miejscowości, która ma niecałe 5 tysięcy mieszkańców, prawie 6 tysięcy gości szczególnych, którzy będą gości ze świata polityki, biznesu, kultury, nauki, którzy będą rozmawiać o przyszłości Europy, więc jako gospodarz Karpacza jestem z tego szczególnie dumny. Bardzo się z tego powodu cieszę, że Dolny Śląsk jest gospodarzem tego wydarzenia. 8 tysięcy osób zaangażowanych, gości, media, które są też istotnym przekaźnikiem tego, co się w Karpaczu dzieje. I olbrzymia tutaj siła organizacyjna, mówimy o spotkaniu paru tysięcy ludzi i to ludzi, którzy są specjalistami w prawie we wszystkich dziedzinach życia społecznego, publicznego, politycznego, społecznego, również życia biznesowego, bo tu są reprezentowane wszystkie branże, które występują. Forum Ekonomiczne zakończy się jutro.